Ponad 1 200 000 złotych będzie kosztować gminę Płośnica wdrożenie projektu tzw. e-usług. Program dzięki zaawansowanym technologiom informatycznym ułatwi interesantom załatwienie spraw urzędowych. O szczegółach mówi wójt Krzysztof Groblewski. W ramach tego projektu będzie zamontowana serwerownia, która będzie mogła pomieścić bardzo dużą ilość danych, które spływają nie tylko od pracowników, ale także od mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli zdalnie wejść do systemu, do poszczególnych punktów adresowych, czyli na przykład na konkretne stanowisko, pobrać dokumenty, pobrać wniosek, wypełnić go i zdalnie przesłać go do urzędu, który zostanie ten dokument obrobiony i petent z domu, a my za biurka będziemy mogli się z nim porozumieć, w ten sposób przygotować dokumentację. Wiadomo, że to też nie zwolni Państwa tutaj od przybycia do urzędu, bo czasami będziecie wzywani pod względem formalnym, że trzeba będzie uzupełnić wniosek, brak merytoryki, ale myślę, że to bardzo przyspieszy obrót dokumentów i będzie to tak zwany krok milowy w XXI wieku. Też już w tej chwili jesteśmy w XXI wieku, ale to w naszej gminie jest potrzebne, bo też chcemy, żebyśmy nie zostawali w tyle, a wręcz przeciwnie, żebyśmy się rozwijali, bo to zgodnie z duchem czasu. Dzięki realizacji omawianego projektu nastąpi poprawa funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych, a także optymalizacja kosztów utrzymania.